Mój błąd numer jeden to był brak planu, czyli to był, total, to, to był totalny chaos. Czuję potrzebę, żeby mieć w portfelu też część pasywną, a mamy też plany dalsze, żeby to dalej rozwijać. Aktualnie jesteśmy po podpisaniu umowy z dostawcą danych Morningstar. To był bardzo zły pomysł i to jest coś, przed czym bardzo bym prze, prze... Przestrzegał. Grunt to no, mieć tę systematyczność i dbać o to, żeby systematycznie dopłacać kapitał. Zazwyczaj na tym kanale mówimy o inwestowaniu w akcje, ale na akcjach nie kończy się świat inwestycji, są chociażby ETF-y. I dzisiaj porozmawiamy o ETF-ach. Mówię, porozmawiamy, dlatego że razem ze mną jest gość, człowiek, który na ETF-ach zna się jak mało. Kto ze mną dzisiaj jest Artur Wiśniewski. Cześć, Artur. Cześć, Konrad, witam cię serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Powiedziałem o tym, że na ETFach się znasz. Zanim zaczniemy rozmawiać o ETFach, to tylko przypomnę, że można się spotkać chociażby na kanale StockBroker TV, na kanale Atlas ETF, blog stockbroker.pl. Coś jeszcze zapomniałem? Obecnie również można czytać moje artykuły czy inne materiały na Atlas.ETF.pl, bo jesteśmy na YouTube, ale taką, taką naszą bazową bazowym miejscem, gdzie działamy, jest Atlas.ETF.pl. Mamy tam bazę funduszy ETF, piszemy artykuły oraz też raz na rok pasywna rewolucja się odbywa jesienią. Konferencja Pasywna Rewolucja. To wszystkie linki damy w opisie. Jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, o czym konkretnie piszesz, czy o czym konkretnie mówisz, to jak najbardziej nie ma tutaj żadnego problemu. Artur, na początek chciałem Cię spytać o chyba coś, co. Początkowym pytaniem jest, myślę, że zupełnie oczywistym, czyli jak wyglądał właśnie Twój początek, jeżeli chodzi o inwestowanie? Czy to się jakoś zmieniało na przestrzeni lat, czy od samego początku inwestujesz dokładnie tak, jak teraz? Tak, to się bardzo zmieniało. Zaczynałem w roku 2005-2006 jakoś tak od inwestowania na rynku akcji przez fundusze inwestycyjne. No i zacząłem najgorzej jak mogłem, bo od sukcesów. Co spowodowało, że bardzo łatwo uwierzyłem w siebie, że to, że, to, że ja jestem po prostu taki zdolny, bo ukończyłem jakąś uczelnię ekonomiczną. No i wówczas no, decyzje, które zacząłem podejmować, doprowadziły do tego, że w roku 2008 mój, mój rachunek był zdewastowany. Ja dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę wcześniej nic nie wiedziałem. Zacząłem się uczyć, edukować. Czasem zrobiłem licencję maklera, zatrudniłem się w biurze maklerskim. Tam rozwijałem swoją strategię inwestycyjną, opartą o inwestowanie w, głównie w akcje polskie z GPW. Z czasem opuściłem dom maklerski i skupiłem się również mocniej na, na ETF-ach, co wynikało z kilku względów. I obecnie w dużej mierze inwestuję w oparciu o ETF-y, a dodatkowo także o akcje. No właśnie, e, jeżeli mówimy o ETF-ach, to uważasz, że to jest całkowicie inwestowanie pasywne, czy na przykład też da się jakkolwiek w ETF-y inwestować aktywnie? One zostały stworzone do inwestowania pasywnego. Fundusze indeksowe w ogóle wymyślił John Bogle w latach 70., czyli dawno temu i intencja była właśnie taka, żeby nie inwestować aktywnie, nie próbować ścigać się z rynkiem, tylko właśnie inwestować w sposób polegający na tym, że kupujemy wszystkie spółki, które są w indeksie, że fundusz robi to za inwestora, Natomiast z czasem okazało się, że można również z powodzeniem inwestować za pośrednictwem ETF-ów czy funduszy indeksowych również aktywnie, ponieważ są to narzędzia efektywne. Dzięki temu, że w większości przypadków są one po prostu bardzo tanie, więc w długim terminie ich efektywność jest większa niż tych funduszy, które nie są notowane na jedzie, które przeważnie są droższe. A ty w tym momencie uważasz, że inwestujesz całkowicie pasywnie, nie. czy część takiego aktywnego portfela dalej sobie zachowałeś? Zachowałem. Zaczynałem od stricte właśnie aktywnego inwestowania i y, to były na początku akcje z GPW. Natomiast y, to była taka można powiedzieć, to było takie podejście spekulacyjne, może nie krótkoterminowe, y, bo średnio lub długoterminowe inwestowałem w horyzoncie kilku miesięcy lub kilku lat. Natomiast y, no, to była stricte spekulacja. Oparta o spółkę z GPW, gdzie z czasem zorientowałem się, że ta moja strategia, niestety, jest bardzo zmienna. Były okresy, kiedy ja zarabiałem sporo więcej niż rynek, ale też takie, kiedy zarabiałem mniej niż rynek, czyli mniej niż gdybym, mówiąc kolokwiwanie, nic nie robił, tylko podtrzymał sobie indeks. I to mnie trochę frustrowało te okresy, kiedy widziałem, że ja tutaj y, kopię rękami i nogami, a jestem poniżej indeksu, więc po co w ogóle się męczyć. Problem też był taki, że na GPW płynność jest stosunkowo niska, co powodowało, że tych sygnałów kupna, które były zbieżne z moją strategią, która miała dość specyficzne kryteria, było niewiele, więc zawsze jakaś część pieniędzy leżała czekając na to, żeby być wykorzystana i się marnowała na rachunku, bo zjadała jej inflacja. I w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu czuję potrzebę, żeby mieć w portfelu też część pasywną, żeby jakaś część pieniędzy w sposób stały była wyeksponowana na rynek akcji, czy się wali, czy się pali niezmiennie. I tak ta moja strategia, to podejście zaczęło ewoluować od tej stricte aktywnej do takiej zrównoważonej powiedzmy, a obecnie ta część pasywna już stanowi większość. Przy czym jeśli mogę tutaj zaznaczyć, w zeszłym roku przykładowo nie miałem ani jednej transakcji aktywnej, bo zabrakło mi czasu, ale to też nie wynika z tego, że już przechodzę na emeryturę. Myślę, że taka żyłka spekulacyjna we mnie zawsze będzie i pewnie będę wracał do tego, żeby mieć tą część aktywną. Natomiast to był akurat dość, dość szczególny rok. E, obecnie myślę o, również o tej części, o uruchomieniu czy zaaktywizowaniu tej części aktywnej, e, ale te moje myśli obecnie kierują się w, taki, w takie obszary, żeby to nic bardziej zautomatyzować, ale to osobna historia. Biorąc pod uwagę jakiekolwiek inne instrumenty, no bo tak, mówisz akcje gpw Mówisz ETF-y, no podejrzewam, że tutaj już nie ograniczasz się do polskiej giełdy, bo ciężko byłoby się ograniczać w ETF-ach, ale są jeszcze jakieś inne instrumenty, nie wiem, surowce, może nieruchomości, w Polsce one są bardzo popularne, jakieś kryptowaluty. Ja zaczynam budowanie portfela od poduszki finansowej, która składa się w moim przypadku z detalicznych obligacji skarbowych emitowanych przez polskie państwo. Moje ulubione to indeksowane inflacje. I to jest poduszka finansowa. Mam też trochę obligacji... W formie ETF-ów na polskie obligacje właśnie od Beta Securities, czyli tych notowanych na giełdzie, o których wspomniałeś, ale to nie jest, jakaś, nie jest może to jakiś duży udział. Natomiast um, mam też ETC na złoto, to również jest bardzo mała pozycja i nie niewykluczone, że z czasem będę w ogóle ją eliminował. Jeszcze tego nie zdecydowałem, um, ale główna część moich inwestycji to są akcje. A powiedziałeś o tej poduszce finansowej. Ty jak podchodzisz do poduszki finansowej? Ona? ma ci zapewnić ewentualnie jakieś przeżycie w kryzysowych sytuacjach, nie wiem, na powiedzmy 3 miesiące, na 6 miesięcy, czy raczej po prostu to są jakieś pieniądze, które ci zostają i tam wyrzucasz od czasu do czasu na tę poduszkę. Jak ty traktujesz taką poduszkę finansową? Tak, dokładnie. To są pieniądze na wypadek, gdyby, mówiąc kolokwialnie, powinęła mi się noga zawodowo, przykładowo, nie wiem, tracę pracę, nie mogę ponownie znaleźć, nie mam za co przeżyć, za co yy, zrobić zakupów i ja akurat, tak y, y, mogę powiedzieć, przydać się takiej szczerości, jestem cykor, jestem osobą ostrożną i ja y, zawsze miałem dość y, takie konserwatywne podejście, że chodzi o strukturę portfela i akcje, ta część ryzykowna stanowiła u mnie zawsze mniejszość, a większość to była część obligacyjna. Natomiast też w pewnym momencie, kiedy te obligacje zaczęły w wartościach nominalnych osiągnęły pewien pułap, ja poczułem się na tyle bezpiecznie, że przestałem czuć potrzebę, żeby tam dokładać kolejnych oszczędności. Więc od pewnego momentu nowe nadwyżki finansowe trafiały tylko na rynek akcji, więc paradoksalnie, pomimo, że jestem osobą ostrożną, aktualnie większość mojego portfela stanowią akcje, co wynika właśnie z tego, co się wydarzyło z moją głową. W międzyczasie nie mówię, że to się może musi wydarzyć u każdego, ale w moim przypadku właśnie tak było i to szczerze mówiąc zaskoczyło mnie samego. A biorąc jeszcze pod uwagę to, tę poduszkę finansową, to są zawsze jakieś instrumenty finansowe? Czy masz na przykład też część po prostu stricte w gotówce, czy to na, nie wiem, lokacie, czy, czy po prostu pod poduszką? Są okresy, że mam coś na lokacie, ale rzadko. Zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy depozyty bankowe nie do końca nadążają za inflacją. Przez jakiś czas miałem w jednym z banków zagranicznych, który oferował wysoko oprocentowane depozyty w złotych. Pieniądze, ale to się tam się chyba trochę popsuły warunki, więc obecnie rzadko z tego korzystam, ale zdarza się. Wspomniałeś o y, tutaj banku zagranicznym. Ty uważasz, że warto mieć konto też, na przykład właśnie w banku zagranicznym, albo ewentualnie u zagranicznego brokera, oprócz jakiegoś konta w Polsce czy brokera polskiego, czy to nie ma takiego znaczenia? Ja uważam, że tak, że warto, zwłaszcza jeżeli posiadamy trochę większe środki do inwestowania. Przy czym to nie jest tak, że ja jestem pesymistą, że tutaj w Polsce czeka nas jakaś katastrofa, gdyby tak było, to nie inwestowałbym, nie zaczynałbym inwestowania przez IK i X, a tak właśnie dzieje. Uważam, że zawsze w pierwszej kolejności warto rozważyć inwestowanie przez rachunki emerytalne IK czy X, ponieważ one dają nam korzyści podatkowe. Natomiast jeżeli limity wpłat na IK i IGZE, bo tam one występują, są dla nas zbyt niskie, bo, bo, bo po prostu mamy trochę większy kapitał, to warto się dywersyfikować i inwestować częściowo za granicą. I chodzi nie tylko o to, żeby inwestować w etf na rynkach zagranicznych, ale lokując te środki, zawierając transakcje przez zagraniczną instytucję, zagranicznego brokera. Przed czym mielibyśmy się w ten sposób uchronić? No, spójrzmy, co się wydarzyło przykładowo na Ukrainie po rozpoczęciu wojny. Tam y, możliwość transferowania gotówki za granicę, Wraz z, pierwszym dniu, dni, z pierwszym dniem wojny została istotnie ograniczona, więc możesz sobie dalej, system finansowy działa, możesz wypłacać pieniądze z bankomatów, możesz robić transfery wewnętrzne, ale jeżeli chciałbyś większe kwoty wypłacić za granicę, to tego nie zrobisz. Więc gdybyś chciał przykładowo wysłać rodzinę za granicę, żeby przetrwała, bo tutaj są, nie wiem, jakieś bombardowanie, to możesz mieć z tym problem. Nie, nie, nie wiadomo, czy u nas ten scenariusz wydarzyłby się, no w zasadzie kopił w klej jeden do jednego, ale skoro tam się wydarzyło, to tutaj też mogłoby się wydarzyć. Chociaż to też nie chodzi tylko o to, że u nas ma, nie wiem, nie chodzi tylko o ryzyko wojny. Może też być kwestia tego, że w tym momencie dług wymknie się spod kontroli, co w wielu krajach się po prostu zdarza. Więc warto mieć jakąś część pieniędzy za granicą po to, żeby na wypadek jakiegoś kataklizmu w Polsce, po to, żeby po prostu te pieniądze już tam ewentualnie na nas czekały. No też jak mówiłeś właśnie o tej Ukrainie, to mi się taka jedna spółka, już nie będę mówił nazwy, przypomniała, że rzeczywiście ona prowadziła dużo działalności na Ukrainie, dalej prowadzi, tylko, że jeżeli chce przelać te swoje środki na zagraniczne konta, to jest w tym momencie zablokowana. Tam trzeba jakieś pozwolenia mieć właśnie, żeby, żeby coś takiego mogło mieć, mogło mieć miejsce. A jeszcze też nawiązując do tej poduszki finansowej, o której wcześniej, wcześniej mówiłeś, to e, i tych różnych kataklizmów, które mogą się stać, to te kataklizmy mogą być naprawdę bardzo proste, tutaj przykład z mojego podwórka znajomy mojego ojca, któremu komornik siadł na pensję, co się okazało, ten mój znajomy, znajomy mojego ojca jest po prostu nazywa się tak samo jak gość, któremu komornik miał siąść na pensję. I odkręcanie tego to naprawdę nie jest jeden telefon, że, że już wszystko jest OK, tylko to był jakiś tam proces. No i mieli, mieli duże, duże, mieliby duże problemy, gdyby oni utrzymywali się tylko z jednej pensji, no ale tam akurat tak nie było. Więc takie rzeczy też się, też się dzieją i na to też Właśnie trzeba uważać. Ale tak, mówiliśmy właśnie o poduszce finansowej, mówiliśmy o akcjach i to o ETF-ach. Z tym, że myślę, że jedną rzecz my tutaj pominęliśmy, bo tak od razu założyłem, że no, wszyscy moi widzowie wiedzą dokładnie, na czym te, te ETF-y polegają, czym one, e, czym one są. Może są osoby, które jeszcze nie kojarzą tego instrumentu, więc, jakbyś tak mógł pokrótce powiedzieć. Na czym polega ETF i dlaczego właśnie w, coraz są bardziej popularne? Czy rzeczywiście one są lepsze od takich zwykłych funduszy? ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Różnią się one tym, że te fundusze klasyczne, trady, tradycyjne, klasyczne, tak zwane aktywnie zarządzane, nie są notowane na giełdzie, a te są. I to w sumie daje pewne zalety. Bo mamy dostęp do szerszej palety instrumentów, ale nie to jest kluczowe. One po prostu odkąd powstały w latach 70. jako fundusze indeksowe, a jako ETF rozwijały się w latach 90. mniej więcej. One zawsze słynęły z tego, że mają po prostu niskie opłaty. I o ile inwestujemy w krótkim terminie, rzędu nie wiem, rok, dwa, może nawet, może nawet trzy, te różnice w stopach zwrotu może nie będą tak istotne. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na dłuższy termin. To no im, im dłużej inwestujemy, jeżeli to jest 3, 5 czy 10 lat, to przeciętnie te fundusze yy, pasywnie zarządzane, bo to, oczywiście, tym nie doda, nie, oczywiście tego nie dodałem, że fundusze ETF to są fundusze, które co do zasady w 95% przypadków aktualnie inwestują w sposób indeksowy, czyli nie ścigają się z rynkiem, tylko starają się kupić wszystkie akcje, które są na danym rynku dostępne, tak mówię w uproszczeniu, to tego typu fundusze, z racji z tego, tego, że inwestują właśnie w sposób, sposób pasywny, nie mają kosztów, aktywnego zarządzania mogą obniżyć opłaty do minimum i dzięki temu właśnie w tym długim okresie rzędu, nie wiem, 3, 5, a zwłaszcza 10 lat uzyskują przeciętnie wyższe stopy zwrotu niż te fundusze aktywnie zarządzane. Więc jeżeli to jest krótki termin, to pewnie nie ma dużego, dużego, dużej różnicy, wielkiego znaczenia, ale w dłuższym terminie um, a każdy z nas tak naprawdę powinien inwestować, no pra, prawdopodobnie dla większości z nas horyzont inwestycyjny to jest całe życie, bo dlaczego, z jakiego powodu, mielibyśmy, nie wiem, za 3 czy 5 lat przestać inwestować, to to wtedy ma znaczenie. A skoro mówiłeś już o ETF-ach i wiemy, że ty inwestujesz w ETF-y, jakie kryteria ty bierzesz pod uwagę? To znaczy, jeżeli szukasz odpowiedniego ETF-a dla ciebie, co on musi konkretnie spełniać, żeby trafił do twojego portfela? Jeżeli, czy pytasz mnie o o jakiś ETF na konkretny indeks, na konkretną tak, na grupę indeks, aktywów? tak. tak. To są bardzo proste kryteria. Tu nie ma jakiegoś tak zwanego rocket science. Warto patrzeć w pierwszej kolejności na wielkość aktywów. Jeżeli te aktywa są zbyt niskie, no to jest ryzyko, że ten fundusz się zamknie. To co prawda nie oznacza dla nas straty, że tych pieniędzy nie zobaczymy z powrotem, bo w momencie zamknięcia funduszu te pieniądze trafiają do nas znowu na rachunek, ale musimy po prostu stracić czas, ponieść prowizję, żeby ponownie te pieniądze zainwestować, więc jest to taka. Takie podstawowe kryterium, żeby móc w sposób ciągły nieprzerwany inwestować te swoje środki, koszty i tutaj warto sprawdzać wskaźnik Total Expense Ratio, czyli wskaźnik kosztów całkowitych, oraz także różnicę od ponieważ, mimo że wskaźnik kosztów całkowitych pokazuje nam wszystkie koszty teoretycznie, to jednak są pewne koszty, których czasem nie widać gołym okiem, więc na samym końcu warto sprawdzić tak zwaną różnicę od czyli różnicę między wynikiem indeksu oraz wynikiem funduszu i to będzie nam pokazywać ostatecznie jaki jest taki realny koszt ponoszonych przez nas przez, ponoszonych przez nas kosztów zarządzania warto też brać pod uwagę to, czy fundusz oferuje jednostki akumulujące czy dystrybuujące bardzo często jest tak, że mamy wybór, więc jeżeli te akumulujące polegają na tym, że jeżeli fundusz otrzymuje z obligacji czy akcji odsetki lub dywidendy no to zamiast wypłaca się inwestorowi, to reinwestuje je w funduszu. Natomiast jednostki dystrybuujące polegają na tym, że fundusz po prostu wypłaca te otrzymywane strumienie pieniężne, mówiąc ogólnie inwestorowi na rachunek, co jest na etapie akumulacji majątku mniej efektywne, no bo chcąc te środki ponownie zainwestować, trzeba ponieść prowizję, trzeba zapłacić podatek, więc finalnie mniejsza kwota jest ponownie inwestowana, więc na etapie akumulacji majątku bardziej efektywne mogą być te stosujące Akumulację dywidend czy odsetek, ewentualnie na etapie dystrybucji majątku, te fundusze, które wypłacają dywidendy, mogą być w pewnym stopniu wygodne, oraz na etapie akumulacji majątku, jeżeli komuś po prostu te dywidendy pomagają w tak zwanym szczęściu. Jeżeli on, widząc, jak te dywidendy wpływają na jego, na jego rachunek, po prostu dobrze się czuje i łatwiej mu jest trwać przy swoje inwestycji, pomimo, pomimo, że jest to teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, praktycznie, właśnie praktycznie mniej efektywne, to jemu może pomagać i może to być lepszym rozwiązaniem, nawet jeżeli jest to mniej efektywne podatkowo i prowizyjnie. Dobrze, że o tym właśnie wspomniałeś, że nie zawsze musimy w 100% maksymalizować swój zysk, tylko chodzi o to, żebyśmy też dobrze się uczuli z naszą inwestycją. A rozumiem, że o tym wszystkim, o czym powiedziałeś, jesteśmy w stanie przeczytać na stronie Atlas ETF. W tym momencie właśnie ją wyświetla. To jest chociażby skaner ETF-ów. Tutaj to, o czym, o czym mówiłeś, jesteśmy w stanie znaleźć jakieś konkretne informacje? Tutaj. Tak, jak najbardziej. Scanner to jest serce naszego portalu. Tu można wyszukiwać ETF-y ETF -y według kryteriów, których, których, e, które są dla nas interesujące, które mają dla nas znaczenie. Natomiast mamy też bazę wiedzy, mamy dużo praktycznych informacji, artykułów tekstowych, do których systematycznie dodajemy też wersje wideo i audio. To jest tak zwana akademia. Linkowanie jest na górze. Mamy tam materiał na, na temat tego, jak inwestować w ETF, ale też sekcję poświęconą wyborze rachunku maklerskiego, otwieraniu rachunku, rozliczeniu podatków, tego typu praktyczne informacje. Czyli bardzo dużo praktycznych informacji właśnie o, o ETF-ach, tak? Cała, cała akademia Atlas ETF. W ogóle skąd pomysł na to, żeby zrobić coś takiego jak Atlas ETF? To Bo podejrzewam, że. Nie jest proste zebrać te wszystkie materiały do jakichś sensownych artykułów, też zrobić taki skader, to to pewnie jest masa, masa roboty. Skąd w ogóle pomysł na to? Pomysł nie był mój, to był pomysł Jacka Lemparta, z którym współpracowałem już tworząc Atlas pasywnego Inwestora. To było takie płatne szkolenie o inwestowaniu pasywnym. I na podstawie tych doświadczeń stwierdziliśmy, że być może w przyszłości ponownie będziemy razem, razem tworzyć jakieś wspólne projekty. No, i Jacek w pewnego dnia po prostu wymyślił, że on ma narzędzia do tego, żeby w sposób stosunkowo łatwy postawić tego typu portal. No i zapytał mnie, czy nie chciałbym mu pomóc w rozwijaniu jego. No i tak powstał Atlas ETF. Wystartowaliśmy w połowie zeszłego roku. Jacek odpowiada za tą najbardziej skomplikowaną część, czyli st stronę IT, e, bo ja bym temu nie podobał. Więc on jest naszym, można powiedzieć, takim kluczowym aktywem osobowym. E, ja jestem, można też powiedzieć, tak w cudzysłowie jego prawą ręką dzięki któremu jego życie jest łatwiejsze, ja jestem być może zastępowalny, chociaż na pewno to jego życie byłoby nie usłane wówczas różami, o czym myślę, że on wie i ma tego świadomość, ale taka jest pokrótca ta historia. A jak czujecie się z tym Atlasem ETF? Spodziewaliście się takiego zainteresowania? Jesteście dumni z tego, z tego projektu? Myślę, że to są tak naprawdę dopiero początki, mało osób jeszcze o tym wie. Co prawda, liczba osób, które go odwiedzają, systematycznie rośnie. Ostatnio było chyba 18 czy 20 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, a mamy tak naprawdę raptem ponad pół roku. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co już jest, a mamy też plany dalsze, żeby to dalej rozwijać. Aktualnie jesteśmy po podpisaniu umowy z dostawcą danych Morningstar, jedną z największych firm amerykańskich z tego segmentu które będzie nam dostarczać dane, dzięki którym będziemy mieć jeszcze więcej metryk różnego rodzaju danych fundamentalnych i różnego rodzaju informacji na temat funduszy ETF, które będą pozwalały nam na jeszcze ciekawsze analizy nam, czy po prostu szerzej osobom, które użytkują portal, ponieważ dostęp do niego jest bezpłatny. Mamy też w planach przetłumaczenie portalu i wyjście z tym za granicę, ale to na razie pieśni w przyszłości. Póki co chcemy wdrożyć te zmiany, które wiążą się z podpisaniem umowy z Morningstarem, oraz z czasem będziemy też wprowadzać nowe funkcjonalności, które pozwala, będą pozwalały na śledzenie portfeli, na większą personalizację korzystania z portalu. No to będziemy na pewno śledzić. Oczywiście każdego zainteresowanego zapraszam na, na atlas ETF. Też link będzie w opisie, w przypiętym komentarzu. A wracając trochę do Ciebie i do Twoich inwestycji do tego, w jaki sposób. Ty inwestujesz, czy twoja strategia inwestycyjna, ona się zmienia cały czas w czasie, czy raczej to jest tak, że jeżeli wybierzesz taki ETF, to on u ciebie na przykład leży 10-15 lat? Czy on leży 10-15 lat, to nie mógłbym tego jeszcze stwierdzić, bo tyle czasu jeszcze nie minęło od, od momentu, kiedy kupiłem pierwsze etf -y. Ona się zmienia, ale delikatnie, tak bym powiedział. Tak, no pie, pie, pierwsza, pierwsza zmiana mojej strategii tak, było właściwie chyba takie dwa kamienie milowe u mnie. Po tym pierwszym okresie, który się nazywał inwestowanie całkowicie bez planu, totalny chaos, no to zacząłem inwestować w sposób w, w strategię zakładającą podążanie za trendem właśnie w oparciu o te polskie akcje. A ten drugi kamień milowy to był mniej więcej wtedy, kiedy już rozstawałem się z pracą w biurze maklerskim i wtedy też w coraz większym stopniu zacząłem inwestować właśnie w ETF-y, czyli rozwijałem tą część pasywną. Ale obecnie ta część pasywna w dużym stopniu się nie zmienia. To, co się zmienia, o czym też wspomniałem w międzyczasie, to jest to, że ja z braku czasu coraz bardziej myślę o tym, żeby tą część aktywną rozwijać w takim kierunku, aby mógł pewne rzeczy, te nudne, które mi się nie podobają, próbować automatyzować. Mam takie doświadczenie, korzystałem z jednej z platform. Handlu społecznościowego na E, i mówiąc szczerze, początkowo byłem bardzo optymistycznie do tego nastawiony, ale stwierdziłem, że to jednak jest nie dla mnie. I ja akurat tam stwierdziłem, że będę podążał, ustawiłem po prostu automatyczne podążania za jednym z inwestorów, moim kolegą z branży. I o ile go bardzo, bardzo go lubię i szanuję, to w pewnym, momencie, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja nie wiem, czy nie wiem, za 5 lat, czy on dalej będzie to, to konto prowadził. Czy nie wiedzie, kurczę, nie wiem, gdzieś do Niemiec, no albo nie wiem, złamię nogę, zapomnę o tym kończyć cokolwiek. W sensie to nie jest usługa profesjonalna, tak? Ja go lubię, szanuję, ale to nie jest usługa profesjonalna i zdaję sobie sprawę, że to nie jest kierunek dla mnie. I w większym stopniu myślę o tym, aby dodać ewentualnie takie ETF-y, które pewną strategię aktywną wykonują po prostu automatycznie i wystarczy kupić ETF, położyć go sobie e, na rachunku i trzymać, e, ewentualnie. E, tworzyć produkt we współpracy z jakąś instytucją, która zarządza aktywami, która by nam jakąś strategię po prostu uszyła na zamówienie i ja bym mógł po prostu tylko kliknąć kup teraz i ta, kup teraz tą usługę i ta firma będzie tym zarządzała w sposób automatyczny i nie będzie to wymagało mojej aktywności. Tutaj nie, ma, nie mogę zdradzić, zdradzić jeszcze konkretów, ale to jest taka wizja, która mi się podoba i z, z kilkoma firmami rozmawiam na ten temat. Być może coś z tego się urodzi wówczas będziemy na pewno o tym informować. No, powiem ci, że brzmi to, brzmi to fajnie. Gdybyście coś takiego uruchomili, to oczywiście znowu zapraszam na mój kanał. Chętnie, chętnie pewnie też moi widzowie i moi słuchacze o tym posłuchają. A jeszcze chciałem przejść do takich bardziej ogólnych rzeczy, no bo wcześniej rozmawialiśmy konkretnie nad o etf ach w jaki sposób ty je wybierasz, ale też, tak troszeczkę ogólnie, chciałem porozmawiać, no bo ETF-y mogą być na różne instrumenty, tak? Tutaj mamy chociażby, nie wiem, akcje amerykańskie, akcje z rynków rozwijających się, mamy obligacje. Powiedz mi, co ty sądzisz o takim trzydziestolatku? Czy to jest osoba, która w swoim portfelu też powinna mieć aktywa bardziej bezpieczne, ale takie, które w długim terminie dają mniejszą stopę zwrotu? Chodzi mi na przykład o kwestię akcji obligacje. W długim terminie to akcje dają większe stopy zwrotu, jeżeli jest inaczej, to mnie, to mnie popraw. Czy taka, taki 30-latek już powinien myśleć o obligacjach, czy bardziej, jak już się zbliża powiedzmy do tego wieku emerytalnego, wtedy powinien to, to dokładać, tych, tę część obligacyjną? Wydaje mi się, że odpowiedź na to jest dość prosta. Wszystko zależy od tego, jakie on ma podejście do ryzyka. Generalnie im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym największe ryzyko możemy sobie pozwolić, ponieważ o ile w długim terminie rynki finansowe rosną, akcje czy obligacje, no to krótkoterminowo zdarzają się okresy spadków. Ono potrafią trwać przykładowo kilka lat. E, I jeżeli mamy dłuższy horyzont inwestycyjny, to możemy pozwolić sobie na to, żeby e, nie mieć tych obligacji w ogóle albo niewiele. Natomiast na samym końcu warto też patrzeć na to, jakim my jesteśmy, jaką mamy tolerancję do ryzyka. E, czy jak rynek spada o 5, 10, 15, 20, 30%. To czy my jesteśmy w stanie to wytrzymać, bo wiele osób nie jest w stanie tego wytrzymać. Też Statystyki, statystyki pokazują, że większość społeczeństwa ma niską tolerancję na, na ryzyko i z tego wniosek jest taki, że jeżeli jesteś osobą młodą, masz 30 lat, to oczywiście zachę... warto jest, opłaca się wtedy właśnie więcej ryzykować. To jest ten czas, natomiast na samym końcu znaczenie ma to, czy ty wytrzymasz na zakręcie w tym bolidzie Formuły 1. Więc nawet, więc jeżeli masz 30 lat, a nie lubisz dużej prędkości, to lepiej y, wybierz sobie pasata, jakiś wolniejszy samochód, którym dojedziesz bezpiecznie do celu, a na zakręcie po prostu przetrwasz i nie wypadniesz z toru. Tak, Passat, świetny, świetny samochód, kultowy już można powiedzieć. Y, a skoro mówimy o takich y, no, młodszych inwestorach, tak, 30-letnich, to ja mam akurat 30 lat, więc, y, więc dla mnie to nie jest jakiś młody wiek, ale... Y, Tutaj, biorąc pod uwagę właśnie młodych inwestorów, no często jest tak, że popełniłem więcej, więcej błędów. Jakie Ty widzisz takie najczęstsze błędy wśród inwestorów, albo też jakie Ty błędy popełniłeś na swojej drodze? Tak. Mój błąd numer jeden to był brak planu, czyli to był, to, to, to był totalny chaos. Kiedy polegało to, polegało to na tym, że kupowałem fundusz inwestycyjny, kiedy zarobił parę procent, to cashowałem się. A kiedy rynek spadał, to po prostu czekałem do skutku. Nie miałem żadnego planu B. I to się skończyło tym, że e, kiedy przyszły głębsze spadki, e, no to już ten mój e, fundusz nie wrócił do wzrostów e, i po prostu poległem, spanikowałem, sprzedałem e, swoje aktywa w najgorszym możliwym momencie. Co więcej, popełniłem też e, taki błąd, e, że inwestowałem na dźwigni. A konkretnie pożyczyłem pieniądze od rodziny, ponieważ po tych pierwszych sukcesach, które wydawało mi się, że sądziłem w moich umiejętności ani przypadku, stwierdziłem, że po prostu zwielokrotnie te zyski i to był, bardzo, to był bardzo zły pomysł. I to jest coś, przed czym bardzo bym prze, prze, przestrzegał, żeby grać na dźwigni w początkowym etapie, kiedy, kiedy może nam się wydawać, że kiedy możemy po prostu pomylić szczęście z umiejętnościami, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze pożyczone od rodziny, bo tam na szali są nie tylko pieniądze, ale też i relacje. Też to, że na początkowym etapie, kiedy wydawało mi się, że już coś wiem, bardzo szybko z funduszy przerzuciłem się na konkretne akcje, co było złą, złym pomysłem z punktu widzenia zasady inwestuj w to, co rozumiesz. Ja na, na, tam, na tamtym etapie niewiele rozumiałem i fundusze, czyli produkty szeroko zdywersyfikowane, były właściwym produktem, produktem dla mnie, ponieważ nawet jeżeli spadały, to one spadało kilkadziesiąt procent i wracały po jakimś czasie powiedzmy nawet po paru latach, ale wracały do góry. A pojedyncze akcje nie zawsze wracają, bo niektóre bankrutują, tylko pojedyncze akcje, jest tam ryzyko specyficzne. Więc kupowałem akcje, których nie rozumiałem i to było bardzo złe. Trzeba inwestować w to, co się rozumie, a jeśli nie rozumiemy, to inwestować w sposób zdywersyfikowany. Natomiast to, co też ja często widzę, jakie błędy są popełniane, jeżeli miałbym się skupić na tym, jak inwestują osoby, które korzystają z ETF-ów, no to tutaj akurat wpadam do, w dokładnie te same pułapki, co inwestorzy, którzy inwestują w inne instrumenty. Więc tutaj, mimo że czasami tak te ETF-y mogą się wydawać, że my je tak gloryfikujemy, że to jest jakiś taki święty graal, no to tutaj niestety sam instrument, instrument sam w sobie nie będzie nam tutaj pomagał tych klasycznych kłapek unikać. Przede wszystkim to, że bardzo często w ogóle odkładamy nasze inwestycje, zwlekamy z inwestowaniem, trzymamy pieniądze na rachunku i zjada je inflacja. Kiedy już inwestujemy, bardzo często podążamy za wynikami. Czyli jak widzimy, że już po 5 lat mamy wzrostów za sobą, to znaczy, że już jest stabilna, bezpieczna sytuacja. Czas wejść na rynek, i to widać też na rynku ETF-ów. Trzeci taki duży błąd to brak systematyczności. No, przeważnie jest tak, że my, jeżeli gdzieś pracujemy albo nie wiem, wykonujemy własną działalność, bardzo często my mamy, zwłaszcza jak pracujemy na etacie, regularne oszczędności. Bo mamy regularne przychody, więc co do zasady pewnie regularnie możemy, możemy oszczędzać możemy inwestować. Natomiast to, co pokazują różnego rodzaju dane, na przykład dane pokazane przez biuro maklerskie M-Banku na mojej ostatniej konferencji Pasywna Rewolucja, pokazały, że bardzo często właśnie nie ma tej systematyczności. Czyli przykładowo w jednym roku jakaś grupa inwestorów kupiła ETF-y, i spośród tej grupy w kolejnym roku ETF ponownie kupiło już tylko pięciu. Kolejnym roku trzech, a w jeszcze kolejnym chyba tylko jeden. To pokazuje, to też widać po, po, po wartościach aktywów, na przykład w indywidualnych konta emerytalnych czy zabezpieczenia emerytalnego, które publikuje KNF. Wystarczy spojrzeć na wartości wielu rachunków, gdzie po prostu to jest liczba, która mniej więcej jest równa limitowi pojedynczego roku. Więc bardzo często jest tak, że otwieramy w ferworze po, po, po obejrzeniu jakiegoś fajnego materiału na YouTube, otwieramy rachunek i jednorazowo dokonujemy wpłaty. I na tym się kończy nasze inwestowanie. Oczywiście lepiej jest, za, wa, warto, za, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej warto jest inwestować, jeżeli, jeżeli natomiast zrobimy to nawet przez rachunek emerytalny, który jest optymalny podatkowo, ale tylko dokonamy jednej wpłaty, a przez resztę życia nie będziemy nic dokładać, no to żadnego celu nie osiągniemy. Jakby nic, nie zbudujemy kapitału, który nam y, da jakiekolwiek zabezpieczenie na emeryturę, czy... Na inne cele inwestycyjne. Więc grunt to no, mieć to systematyczność i dbać o to, żeby systematycznie dopłacać kapitał. Tutaj absolutnie pełna zgoda. Jeżeli ja miałbym dać komuś jeszcze jakąś radę, to poleciłbym przelew stały. W każdym banku chyba jest darmowy przelew stały i zawsze można coś takiego zrobić. Później nie trzeba się martwić o to, czy przelałem w tym, w tym miesiącu na przykład pieniądze, czy, czy nie. Więc ja z tego, ja z tego korzystam. A jeszcze jedną rzecz chciałem cię spytać, tutaj wysyłając jakieś ewentualne zagadnienia do, tego, do dzisiejszego, dzisiejszej rozmowy, wysłałem ci jedno konkretne pytanie, jakie, jakie ci zadam. I chciałem ci zadać to pytanie, bo chciałem, żebyś, żeby się do tego właśnie pytania przygotował. I może już o tym powiedziałem, ale chciałem je zadać, żeby każdy z nas no, też dosyć dużo z, tego, z, z, tej, z tej rozmowy wyniósł. Chodzi mi o pytanie, gdybyś mógł dać radę sobie sprzed 10 lat, co by to było? Jedna rada, którą Artur Wiśniewski daje młodszemu o 10 lat Arturowi Wiśniewskiemu? Tak, właśnie się zastanawiam, z, z czego wynika ten okres 10-letni, bo to nie był akurat w moim życiu e, okres za bardzo przełomowy, jeżeli chodzi o moje inwestowanie. To był duży przełom, jeżeli chodzi o moje sprawy zawodowe, ponieważ ja byłem na etapie, kiedy pracowałem jeszcze jako makler w biurze maklerskim. Ale nie miałem przekonania, czy ja nadal chcę tam być. I już chodziły mi po głowie pomysły, żeby zmienić pracę, w sensie przestać pracować tam, otworzyć swoją działalność i wokół swojego bloga, którego już prowadziłem, zacząć tworzyć swoje projekty, żeby po prostu o tym inwestowaniu mówić na własnych, na własnych zasadach, żeby nie mieć takiej presji, którą w tamtym czasie zacząłem pod koniec odczuwać. I to, co. Mógłbym powiedzieć, co mógłbym sobie poradzić samemu sobie w tamtym czasie, to są właśnie te kwestie zawodowe, a konkretnie, że do tego przejścia z etatu, na własną działalność, warto się dobrze przygotować. Ja miałem dość taki ogólny, bardzo mglisty plan działania, wyznaczyłem sobie mniej więcej kierunek, ale on był bardzo mało sprecyzowany, w związku z czym ten pierwszy mój okres, pierwszy rok, dwa lata, był dla mnie bardzo stresujący, ponieważ. Em, Wiedziałem, że idę w dobrym kierunku, ale miałem mnóstwo wątpliwości, czy to wszystko ma sens, czy to te, te, te moje cele nie, nie zostaną osiągnięte, nie wiem, za 5 czy 10 lat, czy ja po prostu przetrwam, i czy to nie było wszystko zbyt spontanicznie wykonane. Więc to chyba jest akurat mniej interesujący aspekt dla ciebie, czy innych osób, które nas oglądają, które interesują się inwestowaniem. No ale jeżeli pytanie dotyczyło tego, co, co bym zmienił 10 lat temu, no to to są kwestie bardziej zawodowe. Więc gdybyś mnie spytał co, co bym zmienił nie 20 lat temu, to 20 lat temu jeszcze nie inwestowałem. 17 lat temu, kiedy zaczynałem inwestować, to pewnie bym zwrócił uwagę na te błędy, które sam popełniałem. Po to, żeby inwestować w to, w to co się rozumie, nie próbować grać z dźwignią na początku, raczej małymi kwotami, ponieważ na początku zawsze popełniłem błędy i grunt, żeby tą naukę nie przepłacać. Nie da się na sucho nauczyć inwestowania. Zawsze, zawsze, zawsze trzeba, nawet jeżeli mamy pod ręką jakieś interesujące książki, to warto inwestować na własne rachunek realnymi pieniędzmi. No ale właśnie na początku warto, żeby to były małe pieniądze, żeby ta nauka, bo będziemy popełniać błędy, była jak najtańsza, żeby, ty, żeby, po, żeby po prostu za tę naukę nie przepłacać. Mówiłeś o tym, że e, moich widzów może nie zainteresuje te tematy związane z pracą, ale myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałeś. Czyli e, jeżeli. Chcemy coś zmienić, to może czasem, czasem warto i to się wiąże z inwestycjami, no bo jednak jeżeli nie będziemy dobrze zarabiać, no to ciężko, żeby inwestować. Tak naprawdę pierwszy w tym łańcuchu pokarmowym jest, pierwsze jest oszczędzanie, i dopiero z tego, z tego biorą się inwestycje, więc myślę, że to jest jednak bardzo, ale to bardzo istotne. Tak patrzę, jeszcze jedną rzecz, chciałem Cię spytać, no bo też nie da, już niedługo na początku kwietnia będzie konferencja InvestCavs 5-6 kwiecień, i ty tam będziesz. Z tego, co, z tego, co widziałem, tutaj 5 kwiecień, sala teatralna, godzina 16. I wiecie, wiesz już, o czym, o czym będzie wystąpienie, w którym ty będziesz, z tego, co widziałem, prowadzącym. Tak, to będzie panel dyskusyjny o inwestowaniu w ETF-y z udziałem Przemka Barenkiewicza, Mateusza Muchy. Przemek jest z Finaxa, Mateusz Mucha jest z Beta Securities. Być może ktoś tam jeszcze do nas dołączy. Będziemy inwestować, będziemy rozmawiać o inwestowaniu w ETF-y, o inwestowaniu pasywnym, ale też pewnie aktywnym. Finalny kształt tego, jakie będą dokładnie podejmowane zagadnienia, pewnie jeszcze się to będzie klarować. Natomiast myślę, że będzie bardzo interesujące mieliśmy, ja w zeszłym roku również prowadziłem debatę na podobny temat o ETF-ach, no i ten feedback był bardzo pozytywny, także mam nadzieję, że tym razem również uda nam się przygotować coś ciekawego. Ja, no, ja wyznaję taką zasadę, że po prostu nie lubię się nudzić podczas takich spotkań, takich rozmów, więc staram się za zadawać jednak w miarę trudne pytania, żeby nasi rozmówcy mogli się trochę wykazać yy, i no, musieli się troszkę na, pogimna pogimnastykować umysłowo. Czyli przypominam, 5 kwietnia sala teatralna o godzinie 16, ale rozumiem, że będzie się dało Ciebie gdzieś spotkać jeszcze w kuluarach w ten, w ten piątek, czy ciężko będzie z Tobą porozmawiać? Tak, ja mam w planie być w ogóle na całych kawcach, także myślę, że będziemy mieli okazję w różnych momentach, w różnych miejscach tam się mieć, więc że ktoś wybiera, serdecznie zapraszam do pogadania do przybić piątkę. Myślę, że będą ku temu okazję. Tak. I jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że jesteś nominowany jako influencer rynku 2023, Artur Wiśniewski. No tutaj trzeba przyznać, że ten rozstrzał tutaj ludzi jest bardzo duży, no bo jesteś na przykład ty, ale jesteś też Rafał Zorski, chociażby, gdzie te wasze strategie inwestycyjne są troszeczkę, troszeczkę rozbieżne, tak bym to określił. Byłeś już wcześniej gdzieś nominowany w, tym, w jakiejkolwiek konkurencji w Inwestkassach? Tak, byłem w zeszłym roku nominowany. Na pewno też, na pewno też była moja konferencja. Pasywna rewolucja, nominowana do, w jednej z kategorii, więc no, mi jest zawsze bardzo miło. W tym, w tym przypadku, jeżeli chodzi o tego influencera rynku, jestem szczerze mówiąc trochę zaskoczony tą nominacją. Gdyby ona w większym stopniu dotyczyła inwestowania indeksowego ETF-ów, to może bym był bardziej, byłbym może mniej zaskoczony, tutaj jestem nieco zaskoczony, ale to oczywiście zawsze jesteśmy coś śmiejego, także jeżeli ktoś nie ma, jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam do głosowania, a jest tam wiele fajnych nazwisk, także zachęcam do na pewno zachęcam do, do głosowania i zgodnie ze swoim sumieniem. Tak, influencer rynku, można zagłosować między innymi właśnie na, na Artura, żeby na mnie też można zagłosować, youtuber rynku, jestem Konrad Książek, Giełda Pieniądze i Inwestycje. Oczywiście zachęcamy do tego, żebyście Oddali głos na kogokolwiek, żeby, żeby tych głosów było dużo, żeby też było, z czego była ta wysoka próba. A powiedz mi, które to twoje kapsy pamiętasz? Tak, pamiętam. Wiesz, drugie. Ja przez wiele, ta, przez wiele lat nie jeździłem na konferencje w ogóle. Przez wiele lat pracując na rynku kapitałowym, wydawało mi się, że znaczy wychodzi z założenia, że po prostu mam na tyle dużą wiedzę, że też jakoś nie, nie potrzebuję już dodatkowo jeździć po tych konferencjach, gdzie no jednak bardzo często jest dużo wykładów czy innych paneli dyskusyjnych, które z mojej perspektywy zapewniają wiedzę, tak? ale na takim nieco bardziej podstawowym poziomie, a ja uważam, że ta, to jakby tą wiedzę już mam. Więc to mnie trochę powstrzymywało, natomiast zmieniło się to wtedy, kiedy Zacząłem być zapraszany jako prelegent, czyli od drugiej strony, i stwierdziłem, że to mi się bardzo podoba, i zacząłem faktycznie częściej być, no, odwiedzać te, te imprezy. Czasem dałem jakiś wykład, czasem poprowadzę jakąś, jakiś panel dyskusyjny lub wezmę w nim udział jako jeden z rozmówców. Podoba mi się to, więc od, od pewnego czasu biorę w nich udział. No to powiem Ci, że ja miałem, miałem podobnie i bardzo mi się podobały jakieś tam kuluarowe rozmowy, bo rzeczywiście można spotkać naprawdę bardzo fajnych, fajne osoby. Ja przyznam, że w tamtym roku chyba nie byłem na ani jednym wykładzie, po prostu cały czas chodziłem po, po korytarzu i, i co chwilę z kimś rozmawiałem i naprawdę bardzo polecam, także w Krakowie 5-6 kwiecień, jeszcze raz tutaj 5-6 kwiecień, w Krakowie w centrum kongresowym ICE, Trzeba się zarejestrować. Bilety są darmowe, płatne, kto jak, kto jak woli. Linki są też w opisie filmu. A jeszcze tak, mówiłeś właśnie o tej pasywnej rewolucji. Czy w tym roku planujecie też kolejną edycję pasywnej rewolucji? Rozumiem, że pod koniec roku. Tak planujemy. To będzie czwarta edycja. Jestem w trakcie ustalania finalnego terminu, ponieważ trochę zwlekałem ale jesteśmy już bliżej niż dalej. Wkrótce będzie znany ten termin. To będzie najprawdopodobniej początek października, który dokładnie to zobaczymy, ale to będzie jesień i na pewno początek października. Czyli pewnie, pewnie październik. Wszystkich też zachęcamy do tego, żeby uczestniczyli, zobaczyli jak to jest od wygląda od środka. A jeszcze Artur na sam Koniec, jakbyś mógł polecić i naszym widzom, słuchaczom, no, inwestorom jakieś konkretne pomoce naukowe w postaci książek. Czy jest coś, co taki inwestor powinien Twoim zdaniem przeczytać? Tak, nawet się przygotowałem. W pierwszej kolejności poleciłbym książkę Just Keep Buying. To jest książka Majuli. Jeżeli ktoś chce szuka wiedzy, jak zacząć inwestować, to jest to bardzo fajna książka, napisana przystępnym językiem. Ale która zawiera mnóstwo danych, które potwierdzają to, o czym mówi autor. Pewnego rodzaju statystyki, które pokazują, jak proste może być inwestowanie i jak powinniśmy, no, które pomagają nam zrozumieć niektóre pułapki, w które wpadamy. I, i, i te dane, myślę, że pomogą nam zrozumieć, jak by, mogą być dla nas po prostu pewną wskazówką, w którym kierunku powinna zmierzać nasza inwestycja, zwłaszcza jeżeli mamy mało czasu. Na to, jak inwestować, polecam też Daniela Kahnemana, gdyby ktoś chciał się bardziej skupić na aspektach behawioralnych, pułapki myślenia. Czy muszę powiedzieć, że to jest książka bardzo ciężka? Bo ostrzegam, jak ktoś jest początkujący, to prędzej mi polecił Morgana Hausela Psychologia Pieniędzy, taka wersja lightowa tej książki. A jeżeli ktoś chce faktycznie tą zgłębiać, kwestie behawioralne, to na pewno to jest taki must read. A dla osób, które chciałby coś więcej konkretnie o ETF-ach, o inwestowaniu indeksowym, to książka Erika Balkunasa The Bogle Effect, która pokazuje o tym, jak John Bogle, twórca funduszy indeksowych, można powiedzieć, protoplasta ETF-ów, jak zmienił w ogóle rynek inwestowania, jak zmienił Wall Street. To jest fascynująca książka. Polecam tym osobom, które właśnie bardziej coś o ETF-ach ETF chciałby przeczytać. O inwestowaniu indeksowym. No to dzięki bardzo za, za polecenia. Też postaram się znaleźć te książki gdzieś na, na internecie i wrzucić linki do, do opisu filmu, żeby jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby miał łatwość z dostępem. Artur, ja za dzisiaj ci bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj był człowiek, który o ETF-ach wie wszystko: stockbroker.pl, Stockbroker TV. Atlas ETF i jako, jako bardzo ciekawe narzędzie do szukania ETF-ów, i też jako kanał na YouTube, też tam jest myślę, że bardzo dużo informacji. Dzięki bardzo Artur za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie.